Żeby ustalić konsultację dla gminy Kobrecice, postanowiłem zaprosić na to spotkanie oprócz pani mecenas, oprócz pani sekretarz, gospodarza sołectwa Chmielowice, pana Edwarda Odelgę oraz pana profesora Kazimierza Orzoga, który jest liderem w sołectwie, mówiąc, iż w Chmielowicach mieszkają autorytety, które stanowią sypialnię miasta Opola i oni to właśnie najbardziej chcą należeć do miasta. I właśnie pan Kazimierz Orzuk jest taką osobą, która mieszka w gminie Kąprawcice bardzo krótko i nie chce w żaden sposób, aby jego sołectwo Chmielowice zostało odłączone od gminy Kąprawcice. Notabene pan Kazimierz Orzuk jest potomkiem galicyjskich chłopów, jest historykiem sztuki pracującym na Uniwersytecie Opolskim i myślę, że jest to dla mnie doskonały autorytet w walce przeciwko odłączeniu Chmielowic i Żerkowic od gminy Kąprawcice. Podczas dzisiejszego spotkania wątkiem najistotniejszym było doprecyzowanie wszystkich szczegółów związanych z przeprowadzeniem konsultacji w gminie Kąprawcice. Bazujemy na uchwale Rady Gminy w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z 2011 roku. I dlatego też konsultacje, które zamierzamy przeprowadzić w dniach 12, 13 i 15 lutego, jest oparty prawnie na uchwale Rady Gminy z 2011 roku. Po 27 stycznia, kiedy to Rada Gminy podejmie uchwałę dotyczącą konsultacji, ja 28 stycznia wydam zarządzenie, w którym właśnie te szczegółowe zasady przeprowadzenia konsultacji dotyczącym odłączenia Chmielowic i Żerkowic gminy Kąprawcice zostaną wszystkie zapisane. Tak jak wszystkie zarządzenia znajdą swoje miejsce na BIP-ie, Urzędu Gminy Kąprawcice oraz o wszystkich szczegółowych ustaleniach mieszkańcy zostaną poinformowani w specjalnym wydaniu lokalnej gazetki Wieści Gminy Kąprawcice, która to zostanie wydana w drugim tygodniu lutego, tak aby móc dotrzeć do wszystkich mieszkańców gminy Kąprawcice z najistotniejszymi informacjami dotyczącymi przebiegu konsultacji.